Witam. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, postanowiłam nagrać filmik zainspirowany moim artykułem, który ukazał się jakiś czas temu w Kurierze Wnet. Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie dzieła Philipa Dicka, w tym Blade Runner, oraz Isaaca Asimowa, książka Pozytronowy Człowiek. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko. Dzięki niej nasze życie staje się prostsze. Roboty są coraz bardziej inteligentne i kreatywne. Firma Google używa samochodów z autopilotem, które same potrafią jeździć po drogach. Natomiast Toyota skonstruowała robota, który potrafi porządkować zabawki dziecięce i układać je w odpowiednie miejsce. Jeszcze jakiś czas temu światło dzienne ujrzał pół-android Sofia, który dla niezorientowanej osoby mógłby się wydać żywą osobą. Sofia otrzymała obywatelstwo jednego z państw arabskich. Potrafi ona rozmawiać na tematy, o których wiedzę czerpie z sieci. Ma też własny charakter, imię i coś w rodzaju osobowości. Daleko jeszcze do czasów, kiedy androidy będą chodziły po ulicach, ale pomysły Philipa Dicka i Isaaca Asimowa mogą za jakiś czas ujrzeć światło dzienne. Tworzy się maszyny, które mogą same decydować, mają coraz większą kreatywność i są coraz bardziej inteligentne, a do tego jest potrzebna świadomość, aby można było kreatywnie tworzyć. To może być niebezpieczne dla naszego społeczeństwa, dla gatunku ludzkiego, ponieważ gdy liczba androidów wzrośnie do poziomu, który wystarczy, aby te wszczęły bunt przeciwko stwórcy, będą mogły unicestwić Homo sapiens i zrobić z nas niewolników. Zwłaszcza niebezpieczne będzie, jeśli takie androidy będą mogły zostać zhakowane, wtedy wpadną w ręce potencjalnych wrogów. Też problemem jest, jak traktować androidy. Nawet jeśli nie będą stanowiły zagrożenie, to czy powinny one uzyskać jakiś status prawny, czy po prostu być traktowane jak rzeczy martwe. Z pewnością część społeczeństwa, szczególnie ta wrażliwa i obdarzona empatią, będzie chciała, aby androidy były traktowane na równi z istotami żywymi. W Pozytronowym Człowieku zostało postawione pytanie, czym tak naprawdę różni się android od człowieka, który zachorował i zostały mu wymienione części ciała na zmechanizowane. Tak naprawdę, jeśli taki android poczułby się człowiekiem i chciałby nim być, to Asimov zakłada, że nie ma różnicy między robotem a zmechanizowanym człowiekiem. Znajdą się też przeciwnicy takiego podejścia, którzy powiedzą, że robot nie może być człowiekiem, bo nie jest istotą żywą i traktowanie go jak człowieka jest nieetyczne. Powstanie trudny do rozwiązania konflikt i być może trzeba będzie zdecydować i nadać żywym maszynom prawa lub androidy staną się nowym gatunkiem, którego stwórcami będziemy my sami. Jeszcze większy problem może powstać, gdy właśnie tak jak liczba androidów wzrośnie do takiej liczby, że będą one mogły same decydować o tym, co z nami zrobią. Będą po prostu od nas inteligentniejsze. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, dlatego też
powinno się wprowadzić takie regulacje, które zahamują zbyt duży, które zahamują rozwój robotyki w tym kierunku, który będzie dla nas zagrożeniem. Chociaż tak myślę, że tacy na przykład lewacy będą walczyli o to, żeby roboty mogły samostanowić o sobie, że będą mogli stawać się ludźmi. Tak jak to jest teraz w przypadku na przykład zmian płci, albo gdy ludzie mogą nagle stwierdzić, że na przykład są psami, jak to był ostatnio taki przypadek. Normalnie takich ludzi kiedyś wsadzałoby się do psychiatryków, no ale dzisiaj to się staje normalnością. Tak samo pewnie będzie w przypadku robotów. Gdy robot, który stwierdzi, że chce mieć prawa, to takie prawa dostanie. I trzeba będzie wtedy protestować przed takimi poczynieniami, bo właśnie możemy zapłacić za to nawet i życiem. Dziękuję bardzo. To na razie tyle w tym temacie. W następnym odcinku będę chciała poruszyć temat Notre Dame i muzułmanów.